Cześć kochani, witam Was na podsumowaniu czerwca i dzisiaj już nie w torbach, a takie wyłożone mam dla Was zużycia i nowości. Wszystko jest wymieszane, więc ja będę sobie tutaj wyławiać i będę Wam opowiadać co i jak. Zacznę może od oczyszczenia. Jako pierwsze zużyło się mydełko, które używałam do twarzy, do ciała. Jest to mydełko Dudu Osun, czarne mydełko i ono bardzo dobrze myło, było delikatne dla skóry, ładnie się pieniło, fajnie się spłukiwało, ale miało taką ogromną wadę, że paskudnie brudziło. Brudziło umywalki, brudziło ściany. Było naprawdę uciążliwe w tym swoim brudzeniu. Gdyby nie to, pewnie jeszcze bym wróciła do niego, ale na razie nawet nie biorąc pod uwagę tego, że nie chcę wracać do mydełek, to po prostu nie chcę wracać do tego konkretnego produktu, bo jeżeli się go nie spłukało dokładnie albo nie umyło jakiejś powierzchni, to wyglądała ona, jakby się tam górnik kąpał po całej sztychcie. Więc nie planuję powrotu, chociaż mydełko było bardzo przyjemne i ładnie pachniało. Kolejnym kosmetykiem do oczyszczenia, który zużyłam, był żel pod prysznic Alverde, wersja grapefruit i bambus. Bardzo ten żel lubiłam, ja go używałam do mycia włosów, do mycia twarzy, do mycia całego ciała i sprawdził mi się bardzo dobrze. Nie było żadna z części mojego ciała, którą nim myłam, ani włosy nie były podrażnione, nie były przesuszone, włosy się nie plątały za mocno i nie odnotowałam żadnych takich negatywnych skutków. Jedyna wada to ciężka dostępność u nas i z racji tego nie planuję powrotu, bo mamy na rynku tyle kosmetyków, że spokojnie można je czymś zastąpić. Kolejny kosmetyk oczyszczający, który zużyłam, to olejek pod prysznic Yves Rocher i to jest wersja argan i róża. Taki bardzo przyjemny kosmetyk na wakacje, lekko nawilża, ładnie oczyszcza, fajnie się pieni. On w kontakcie z wodą zamienia się w takie delikatne mleczko. I ogólnie fajny taki kosmetyk, nie zastąpi balsamu do ciała i nie da się tego balsamu wykluczyć, ale kilka dni na wyjeździe czy gdzieś można sobie po prostu zastąpić takim produktem. Dla mnie niestety zapach był za mocny i taki uciążliwy, kilka razy wywołał u mnie migrenę, więc nie planuję powrotu. Kolejny kosmetyk do pielęgnacji, bo tych kosmetyków do pielęgnacji towarzyszyło mi bardzo, skończyło mi się bardzo mało, to masło do ciała Wianek. Ładny zapach, przyjemne nawilżenie, przyjemne odżywienie. Było takie dobre, dobrze się sprawdzało po depilacji, łagodziło podrażnioną skórę i całkiem się fajnie sprawdzało. Kolejny kosmetyk, który zużyłam, to Cien krem do rąk. Krem do rąk rumiankowy, nawilżający. Taki przyjemny kremik, on się dosyć szybko wchłaniał, ale nie dawał jakiegoś mega odżywienia, mega nawilżenia. Zużyłam go po prostu mieszając z takim kremem, który się po prostu pojawił dodatkowo w mojej kosmetyczce i który staram się zużyć. Nie planuję powrotu do tej wersji, chociaż inne opcje pewnie wypróbuję w miarę upływu czasu. Kolejny kosmetyk pielęgnacyjny. O, jest mokosz, masło do ciała, a właściwie balsam do ciała. Żurawinowy, bardzo przyjemny, obłędnie pachniał, dobrze nawilżał, też ładnie łagodził podrażnienia po depilacji. Byłam z niego zadowolona. I co? Szkoda, że opakowanie takie małe. Tutaj jest 30 ml i ono mi wystarczyło na, powiedzmy, około tygodnia niecodziennego smarowania.
Zdecydowanie wolałabym, żeby ono miało przynajmniej, ja wiem, no ze 250 ml, to taka minimum, które sprawia, że mogę rozważyć zakup takiego produktu. Na razie powrotu nie planuję, mam jakieś inne kosmetyki na oku, ale nie wykluczam tego, bo zapach był obłędny, a jako, że uwielbiam żurawinę, to po prostu oszalałam na jego punkcie. I to już chyba wszystkie kosmetyki do pielęgnacji. A nie, jeszcze tutaj mam pielęgnację twarzy. Okej, mam tutaj tonik Ava Ecolinea. To jest rewitalizujący tonik i szczerze mówiąc nie zauważyłam jakiegoś spektakularnego działania. Usuwał takie napięcie skóry po myciu. Delikatnie ją nawilżał i tyle. Nie podrażniał, nie wysuszał, nie działał jakoś specjalnie łagodząco, ale to po prostu zwykły tonik. Dobry, bo w dużej pojemności 200 ml, ale jakoś nie porwał mnie i nie planuję powrotu. I kolejny kosmetyk do pielęgnacji to krem do twarzy z Puro Bio. Krem o działaniu nawilżającym, on jest przeznaczony do skóry normalnej. Bardzo dobrze mi się sprawdził w tym okresie przejściowym, kiedy było zimno i ciepło. Dobrze odżywiał, nawilżał skórę. Nawet mogłabym się pokusić, że on się sprawdzi do skóry lekko przesuszonej, bo taki jest rzeczywiście fajnie mocno działający na skórę. Byłam z niego zadowolona. Nie podoba mi się za bardzo, że jest go tylko 30 ml. Zdecydowanie wolę takie minimum 50 i szkoda, że takiej opcji nie ma. Nie wykluczam, że kiedyś do niego wrócę, ale na razie ta mała, zmniejszona pojemność taka nie do końca mnie satysfakcjonuje i raczej mnie do tego kosmetyku zniechęca. Następne dwa produkty to takie dwa produkty dodatkowe i one ani się nie plasują w pielęgnacji, ani w makijażu. Są to dwa olejki zapachowe z Rossmana. I ja te olejki kupiłam już dawno, dawno temu, zimą, żeby używać ich zamiast świeczek zapachowych. I niestety te zapachy nie są jakoś szczególnie udane. One więcej u mnie stały niż były w użyciu i teraz stwierdziłam, że może postaram się jakoś znaleźć im zastosowanie i wymyśliłam, że będę je dodawać do prania. Do ręczników, do chodniczków łazienkowych i takim sposobem udało mi się zużyć dwa, które były najbardziej nadszarpnięte i najbardziej już zużyte. Mam jeszcze dwie takie opcje. Ale one są prawie nowe, więc myślę, że dłużej mi to zajmie. W każdym razie cieszę się, że zużyłam rzeczy, które mi naprawdę zalegały i które były zupełnie zbędne na mojej półce. I takim sposobem przechodzimy do zużyć kolorówkowych, a przynajmniej takiej kolorówkowej kategorii. I zacznę może od zapachu. Udało mi się w czerwcu zużyć mgiełkę zapachową Midnight Pomegranate z Bath & Body Works. Ładny zapach, ale szalenie nietrwały. Moim zdaniem absolutnie poniżej krytyki. Mogłabym się nim pryskać co godzinę i nie wiem, czy byłabym do końca usatysfakcjonowana. Udało mi się je kupić w promocji po 30 zł za sztukę, więc dobra cena na wypróbowanie, ale powrotu już nie planuję. Z racji tego, że wolę, jak się czymś pyskam, to wolę, jak to dłużej pachnie, a nie tylko chwilkę. Kolejna rzecz tym razem z kategorii makijaż to gąbka do makijażu Juno & Co. To jest wersja Microfiber Velvet Rose z Pong. Dobra, jak widzicie, sami mega już zużyta, z wielką dziurą na środku. Dobrze się spisywała, dosyć długo mi wytrzymała, ale jakoś nie zachwyciła mnie swoim działaniem. Mam jeszcze jedną, którą już zaczęłam używać, ale jak zużyję tą drugą, to już powrotu do nich nie planuję. Zwykłe beauty blendery czy jakieś takie gąbki. Myślę, że potestuję sobie trochę z tych, które są zachwalane gdzieś w sieci,
a nie będę wracać do tego, bo jakoś mnie nie przekonało. I na koniec kolorówka. I chyba pójdę po prostu zgodnie z tym, jak nakładam kosmetyki. Na początek baza pod makijaż. Kosmetyk z projektu Denko, który już mogliście oglądać. Taka spoko baza. Dla mnie zbędny dodatkowy krok w makijażu. Cieszę się, że zużyłam i nie wrócę. BB krem Lili Lolo. Miałam go nie rozcinać, ale bardzo mnie ciekawiło, ile go tam w środku jest, więc pokusiłam się o to. Bardzo był wydajny, miał naprawdę malutkie krycie i szczerze mówiąc nie do końca mi odpowiadał. Niestety był dla mojej skóry trochę za tłusty i za bardzo błyszczący. Myślę, że mógłby się sprawdzić w tych takich przejściowych momentach, kiedy moja skóra jest bardziej przesuszona, ale na razie nie czuję potrzeby kupowania produktu, który będzie tylko na odpowiedni moment. Na razie nie planuję powrotu, ale gdzieś tam muszę go sobie zapisać, że to jest dobry produkt i warto o nim pomyśleć, gdyby nagle moja skóra się zmieniła. Następnie korektor. Korektor z Belle Moonlight. To była limitowana edycja. Nie ma jego recenzji na blogu, bo po prostu nie recenzuję tych kosmetyków, które są limitowane. Ja potrzebuję dużo czasu, żeby się wyrobić sobie pełną opinię. Dla mnie ten korektor był zbyt wodnisty i za mało kryjący. Ładnie rozświetlał, ale niestety nie przykrywał dobrze cieni pod oczami. Trzeba było go nałożyć 2-3 warstwy. Moim zdaniem to za dużo i na rynku jest taki wybór korektorów, że nie planuję powrotu do korektorów z Bell. Chyba, że się gdzieś tam się natknę na opinię, że któryś jest super mocno kryjący, to wtedy może się skuszę. Kolejny kosmetyk to puder Puro Bio. Bardzo przyjemny puder, taki nie dający płaskiego matu. Zresztą jego recenzję podlinkuję Wam w poście do tego filmu na blogu. Byłam z niego zadowolona. Nie wykluczam, że kiedyś wrócę. Na razie chcę jednak zrealizować swoją wishlistę i idzie w odstawkę. Kolejny kosmetyk to bronzer. Fuji Sans Formula Butter Bronzer. Kolorze oryginalnym bronzer. Bardzo przyjemny, bardzo odporny na błędy. Nie wymaga właściwie żadnego doświadczenia. Natomiast jeżeli ktoś już ma większe doświadczenie z bronzerami, to może oczekiwać czegoś więcej albo przynajmniej nie trzymać go jako jedyny bronzer w swojej kolekcji, ponieważ latem, kiedy ten makijaż robi taki bardziej słoneczny, bardziej brązowy, to on jednak daje zbyt subtelny efekt. Pachnie nieziemsko, ale powrotu już raczej nie planuję, również z tego powodu, że marka już nie jest cruelty free, więc no nie planuję wracać do tego kosmetyku. Mam jeszcze właściwie już jeden w tej chwili brązer na mojej wishliście, więc myślę, że będę się starała ją realizować. Kolejny kosmetyk, który zużyłam, to kredka do oczu z Eveline biała. Jej recenzję również Wam podlinkuję. Dobra kredka, nie była jakaś szalenie wydajna, ale sprawdziła się tak jak trzeba. Nie planuję powrotu, bo tak jak i baza pod cienie, to jest dla mnie dodatkowy krok, a moje oczy nie przepadają za wkładaniem kosmetyków na linię wodną, reagują dosyć alergicznie, więc po prostu zużyłam i odkładam. Kolejne dwa kosmetyki do oczu, dlatego dwa, bo używałam je razem. Baza pod tusz z Essence i tusz Pupawa. Recenzję bazy oczywiście Wam podlinkuję, natomiast o samym tuszu nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ używałam go razem z bazą, więc no nie wiem, jak sprawdziłby się solo. Miał bardzo ładny kolor, czarny, taki intensywny, nie osypywał się do samego końca, ładnie współpracował z tą bazą, ładnie się nakładał.
Wydaje mi się, że troszkę długo schną, ale to, tak jak mówię, muszę przetestować go indywidualnie, żeby móc ocenić cały jego zakres działania. Mam jeszcze jeden, więc na pewno się pojawi. I ostatni już kosmetyk z kategorii kolorówki to Alverde Jelly Lip Gloss. Taki bardzo przyjemny błyszczek w kiepskim niestety opakowaniu. I o ile z samego błyszczyku byłam zadowolona, tak z opakowania już mniej. Oczywiście recenzję będziecie sobie mogli sprawdzić na blogu, tak jak w większości tutaj kosmetyków kolorowych. I co? Powrotu nie planuję ze względu na trudności w zakupie u nas. Bo nie chcę już mi się ściągać kosmetyków za granicę, skoro mogę kupić coś, co jest dostępne. I takim sposobem zamknęliśmy już część zużyciową i czas na skromne zakupy czerwca. Jako pierwsze zakupiłam kremy 2, bo po prostu zrobiłam sobie większy zapas. Dwa kremy do stóp zielone laboratorium. To jest krem z mocznikiem i masłem shea, bardzo przyjemny, bardzo dobrze się sprawdza na stopach, które mają trudności z regeneracją, mają problem z narastającym naskórkiem i zrogowaciającym, więc sprawdza mi się świetnie, dlatego dwa opakowania. Jedno już jest za mną, więc jest przetestowany, wiem, że to jest dobry produkt i z przyjemnością będę do niego wracać, nietestowany na zwierzętach. I myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziecie mogli go tutaj zobaczyć. Kolejne dwa produkty to NARS Laguna Bronzer z mojej wishlisty. Bardzo, bardzo długo się nad nim zastanawiałam i w końcu postanowiłam przetestować. Jako, że skończyłam mój jedyny bronzer z Fiji Sense Formula, to kupiłam NARS na zastępstwo. Oraz do towarzystwa kupiłam dla niego Radiant Creamy Concealer. Moje korektory, jeden się skończył, drugi też już jest na wykończeniu, więc po prostu jakiś zapas muszę mieć i akurat trafiło na jeden z mojej wishlisty, akurat razem je zamawiałam, więc taki duecik z NARSa. I na sam koniec, żeby nie było, że jestem święta i że spontaniczne zakupy mi się nie trafiają, zapach BS Candy Girl do dostania w Biedronce. Woda perfumowana o nutach zapachowych, truskawek, bitej śmietanki i wanilii. Taki dziewczęcy, bardzo wakacyjny, delikatny zapach. Myślę, że sprawdzi się akurat na upały albo jesienią. Na razie jeszcze go nie otwierałam i jakoś na razie poszedł w odstawkę. Będę się starała w pierwszej kolejności zużyć to, co mam w projekcie Denko, ale chciałabym po prostu, żeby był w mojej kolekcji. I to by było, kochani, na tyle. Jak widzicie, Denko było bardzo, bardzo satysfakcjonujące i bardzo, bardzo obfite w tym miesiącu, zwłaszcza Denko kolorówkowe. Kosmetyków do makijażu zużywam już coraz mniej, ponieważ mam ich w zasadzie coraz mniej. Staram się kupować duże opakowania, ograniczać ilość, nie stosuję jakichś dodatkowych kroków, które powoli, powoli wykluczam ze swojej pielęgnacji, bo nie czuję na tą chwilę takiej potrzeby. Więc tyle. Małe, skromne zakupy. Mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma. I co? Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. I jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. I zapraszam też do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie mieć możliwość oglądania i dostawania powiadomień o następnych filmach, to będzie mi bardzo miło. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa!